Film powstał dzięki wsparciu patronów. 8 listopada 2024 roku wyjdzie, bądź już wyszedł, najnowszy album zespołu Malcia Adama. A to jest wszystko, co powinniście o nim wiedzieć. Jeśli interesuje Was wschodnia Europa, jej kultura, historia czy gry, to zostawcie subskrypcję. A jeśli interesuje Was tylko i wyłącznie zespół Malcia Adama, to możecie sprawdzić inne pozostałe moje filmy, które analizują poszczególne piosenki tego zespołu. Zacznijmy jednak od podstaw. Malcia Adama, bo tak wymawia się nazwa tego zespołu, jest białoruskim, postpunkowym, synfowym zespołem tworzącym muzykę w języku rosyjskim. Malcia Adama właśnie w takiej wymowie oznacza milczą domy. W skład zespołu wchodzi Jegor Szkutko, odpowiadający za wokal, gitarzysta Roman Komogorcew i Paweł Kozlow w roli basisty. Zespół ten powstał w 2017 roku w Mińsku, jednak swoją popularność osiągnął dopiero w roku 2020, po tym jak ich utwór Sudno stał się wiralem na TikToku. Obecnie ten niepozorny białoruski zespół ma całą gromadę fanów na całym świecie. Malcia Adama dosyć często wyraża swoją pozycję polityczną. W 2020 roku zespół wsparł antyrządowe protesty w Białorusi, w 2021 stanął po stronie antykremlowskiego portalu informacyjnego Meduza, a w 2022 roku potępił rosyjską agresję na Ukrainę oraz poinformował, że poświęci część środków ze swoich koncertów na wsparcie osób poszkodowanych wojną. Zespół dotychczas wydał 4 albumy i są to Skrzyż Naszych Domów, Etaży oraz Manument. Czyli po polsku kolejno Z Dachów Naszych Domów, Piętra oraz Monument. No i oczywiście najnowszy omawiany dzisiaj album Białaja Palasa. Zostanie on wydany 8 listopada 2024 roku i w tłumaczeniu na język polski oznacza on Biały Pas. Możliwe, że jest to nawiązanie do identycznie brzmiącego albumu radzieckiego rockowego zespołu Zoopark, którego wokalistą był Mike Naumenko, bliski przyjaciel oraz mentor Wiktora Coya z grupy Kino. Zbieżność nazw albumów nie jest jednak jedynym argumentem potwierdzającym tę teorię. Otóż na początku lat 80. Ministerstwo Kultury Związku Radzieckiego ogłosiło kampanię przeciwko amatorskiemu rockowi. W tej ideowej walce z wcześniej przyznanymi przez ministerstwo zespołami bardzo mocno ucierpiał Zoopark. Muzycy musieli na jakiś czas zejść do podziemia, lecz przed tym zaprezentowali właśnie album pod tytułem Białaja Palasa. Biała Palasa będzie pierwszym albumem tego zespołu od dosyć długiego okresu, ponieważ ostatnim albumem grupy był Manument, wydany w roku 2020. Będzie to też pierwszy album wydany po pełnoskalowej inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. I ta inwazja, mam wrażenie, zostawiła spore piętno na tym albumie. Jednak o tym później. Co wyróżnia ten album na tle pozostałych, to przede wszystkim okładka. Przedstawia ona tak zwany Pałac Wody i Światła, zaprojektowany przez włoskiego architekta Pierluigi Nervi, opracowany specjalnie dla uniwersalnej wystawy w Rzymie, która powołana została przez samego Mussoliniego w 1942 roku. Choć budynek nigdy nie powstał i był jedynie projektem architektonicznym, to jest on przykładem faszystowskiej architektury. Jest to nowość dla albumów Malcia Adama, ponieważ każda z poprzednich okładek albumów miała na sobie przykłady architektury socjalistycznej. Jeśli interesują Was okładki innych albumów Malcia Adama, możecie sprawdzić ten właśnie oto film, w którym wyjaśniam, jakie budynki znajdują się właśnie na tych okładkach. Póki co wiemy tylko o 3 piosenkach, które na pewno pojawiły się na albumie Białaja Palasa. Są to Son, Białaja Palasa, Ty, że nie znajesz, kto ja. Czyli kolejno po polsku Sen, Biały Pas oraz Ty, że nie wiesz, kim jestem. Do każdego z utworów grupa przygotowała specjalny wideoklip z bardzo podobną i ponurą atmosferą. Każdy z nich jest dodatkowo monochromatyczny, co dodaje mu powagi oraz mroku. Klip do utworu Son został wyreżyserowany przez Briana Fergusona i nakręcony został w szkockich górach oraz w Assumption Studios w Glasgow. Ferguson komentuje stworzony klip właśnie w ten sposób. Chciałem stworzyć coś naładowanego emocjonalnie. Klip opowiada o śnie, który wydaje się rzeczywistością i który przenika do prawdziwego życia. W stanie przypominającym sen, nasz bohater odkrywa kamienną piramidę. Przejmując granice rzeczywistości, wchodzi do środka, aby spotkać się z ciemnością. Piramidy pojawiają się też w całej reszcie klipów i są kluczowe do interpretacji tego albumu czy tych utworów. Piramida sama w sobie niesie wiele znaczeń, lecz te piramidy, które widzimy w klipach, symbolizują kontrolę i władzę. Piramidy te w większości przypadków są koloru czarnego, co może sugerować mroczną, ukrytą stronę władzy lub kontrolę, dominację bądź też śmierć. W klipie do utworu Son, bohater klipu dotyka piramidy i przynosi się do czarnego świata. Do świata śmierci. W tym momencie w tle słyszymy fragment tekstu, który w tłumaczeniu oznacza
Całe swe życie zamieniam na sen. Sen to ciemność, a ciemność to śmierć. Ewentualnie w tym przypadku zamiana życia na śmierć może symbolizować prywatne przeżycie muzyków. Jest tak, ponieważ ci opuścili rodzimą im Białoruś, zostawili lub zakończyli swoje życia, rodziny, przyjaciół, najbliższych w Białorusi i postawili swoje życie na sen, amerykański sen, przeprowadzając się na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych do miasta Los Angeles. Nie był to jednak ich własny wybór, a raczej zmusiło ich do tego życie i sytuacja polityczna w Białorusi. W klipie do utworu Tyże znajesz kto ja, a dokładniej w telewizorze, który jest częścią tego klipu, widzimy wycinek gazety z dużym tytułem Pyramids Appear in Berlin, czyli piramidy pojawiły się w Berlinie. Berlin, będąc od lat stolicą Niemiec, widział i przeżył wiele. W tym przypadku, znając symbol piramidy oraz historię Europy, a już tym bardziej Niemiec, możemy się domyślać, że autorzy sugerują tutaj przyjście do władzy partii NSDAP oraz Adolfa Hitlera w 1932 roku. Zaraz po tym przedstawione są zdjęcia budynku z okładki, pałacu, wody i światła. Przykładów faszystowskiej architektury za czasów autorytarnego Benito Mussoliniego. Podkreśla to tylko narrację, o której mówię. Mussolini czy Hitler znajdowali się na samym czubku, wierzchołku piramidy władzy. Dyrygowali każdym. Mieli totalną i nieograniczoną władzę nad narodem znajdującym się pod ich stopami. W klipie do utworu Biała Palasa wyłapałem nawiązanie do filmu Siódma Pieczęć Ingmara Bergmana. Postaci, które występują w klipie, łudząco przypominają postać śmierci z wcześniej wspomnianego filmu. Blade, niemalże całkowicie białe twarze, zestawione z czarnymi i upiornymi szatami. Postaci te spoglądają i obserwują z daleka. Następnie widzimy je niosące czarną piramidę. Pomiędzy tymi scenami widzimy trio grające na tle nagrań kamer monitoringu, ogólnopojętego symbolu wiedzy, bycia obserwowanym, bycia pod ciągłą kontrolą. Oprócz scen z wykonawcami migną nam też odcinki z motylem, który ma oderwane skrzydła. Symbolizuje to utratę wolności, kruchość życia, ból oraz cierpienie. Motyl sam w sobie jest symbolem transformacji, piękna i lekkości. Oderwanie skrzydeł może oznaczać przerwanie tej transformacji i zniszczenie delikatności oraz piękna. Pod koniec klipu widzimy, jak trzy ubrane na czarno postaci odstawiają swoją czarną piramidę śmierci. Zaraz po tym, powoli przed nią pojawiają się trzy czaszki. Nawiązanie do Bergmana, o którym mówiłem wcześniej, może być niebezpodstawne i opierać się nie tylko na estetyce. Widzicie, otóż Roy Anderson, szwedzki reżyser i scenarzysta oraz były uczeń szkoły Bergmana, pytany o to, jak śmierć reżysera na niego wpłynęła, odpowiedział właśnie tak. Oczywiście, moim zdaniem jest on, trudno powiedzieć, ale moim zdaniem jest trochę przeceniony. Na początku lat 60. zrobił, jak pamiętam, 4 filmy, które są doskonałe, genialne. To dobra sztuka i kinematografia, ale zrobił też wiele złych filmów. Był również bardzo prawicowy. Był prawie faszystą. Sympatyzował z nazizmem, a kiedy dorastał, był mocno ukształtowany przez faszystowskie wartości. Nigdy się od tego nie uwolnił i to również wpłynęło na jego osobowość. Nie był miłą osobą. Był tak zwanym inspektorem szkoły filmowej. I co semestr byliśmy wzywani. Musieliśmy iść do jego biura, gdzie udzielał nam rad lub nawet groził, mówiąc: jeśli nie przestaniesz robić filmów lewicownych, ponieważ wielu studentów było wówczas lewicowych, związanych z Wietnamem i tak dalej, jeśli będziesz to kontynuował, nigdy nie będziesz miał możliwości kręcenia filmów fabularnych. Będę wpływać na zarząd, aby cię powstrzymać. Wszystko mówi nam o tym, że najnowszy album Malcha Dama jest niesamowicie polityczny, ale i również prywatny. Piosenka Son, choć napisana jeszcze przed wielkimi zmianami w życiu muzykantów, poświęcona jest wyjazdowi w nieznane i świadomości tego, że nie ma już powrotu do dawnego życia. Symbole wykorzystane przez reżyserów, scenarzystów czy muzyków mówią nam jedno. Chodzi o faszyzm. Autorytarny system polityczny rewizjonistów, którzy przepychać chcą swoje pełnomocnictwa, wydłużać okresy władzy, przesuwać granice i ograniczać prawa i swobody obywatelskie. Celem osiągnięcia swoich personalnych wygód, które oczywiście przedstawiają jako interes całego narodu. Tymi trzema postaciami niosącymi czarną piramidę śmierci w klipie do utworu Biała Palasa mogą być chociażby Łukaszenko czy Putin, którzy tak zagięli wewnętrzny system polityczny w Rosji i Białorusi, że stali się de facto autokratami, przeciwko którym nikt wewnątrz kraju nie kiwnie palcem. Jednak są to tylko 2 na 3 postaci. Trzecia figura jest tutaj o wiele bardziej zagadkowa. Jedna z moich teorii jest taka, że może być to prezydent Ukrainy, Zełenski, który w trakcie wojny ogranicza swobody obywatelskie. Zabrania mężczyznom wyjazdu z kraju, uzyskania dokumentów, czy zmusza ich do wstąpienia do wojska. Jednak może być to ktokolwiek inny. Co może symbolizować to, że drogą, którą pokroczył Putin czy Łukaszenko, może zacząć kroczyć każdy inny przywódca państwa,
który niezgodny jest z obecnym światowym status quo. A trzy czaszki, które widzimy pod koniec klipu, to wszystkie ofiary tych systemów. Jednak jest to też również przypomnienie, że każdy autorytarny władca jest człowiekiem jak każdy inny. I koniec końców jego życie się zakończy. Ważnym elementem tych klipów jest monochromatyczność. Czerń i biel. Poprzednie teledyski były pełne przeróżnych barw. Te z tego albumu są wyłącznie monochromatyczne, co może symbolizować dobro i zło, walkę dobra ze złem. Koniec końców uważam, że album ten jest antywojenną, a przede wszystkim antyfaszystowską laurką tego zespołu. We wschodniej Europie ostatnimi laty do władzy bardzo często przychodzą około autorytarni przywódcy, około autorytarne partie, którzy pragną rewizji granic, historii czy wydarzeń sprzed dziesiątków lat. Jednym z nich jest właśnie Putin. Wykorzystuje on gniew obywateli czy chęć rewanżu na Ameryce w celu osiągnięcia bezgranicznej władzy i stworzenia nowej, okołofaszystowskiej wizji Federacji Rosyjskiej, wyciągniętej wprost z filozoficznych rozmyśleń Iwana Ilina, pierwszego rosyjskiego faszysty. Moim zdaniem Biała Polasa to bardzo ciekawy, mroczny i wyróżniający się na tle innych albumów album.